Witaj Piotrze, witam Cię jako wolontariuszka Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Cieszę się, że znalazłeś chwilę czasu, żeby ze mną porozmawiać. I rozmawiając z Tobą nie ukrywam, że mam tremę, ponieważ wiem, że rozmawiam z człowiekiem niezwykłym, bardzo aktywnym, działającym społecznie, wulkanie energii o niezachwianej sile charakteru i wyczynowcem, który zdobył kilka najwyższych gór świata, takich jak Elbrus, Kilimandżaro, a także biegł w kilku światowych maratonach w Nowym Jorku, w Tokio, w Berlinie. No a teraz wybierasz się do nas, do małej wioski na Podlasiu, żeby przebiec 21 km dla Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne. Więc na początku chciałabym się upewnić, czy to prawda, czy rzeczywiście 7 września będziesz z nami. Oczywiście, że tak, ponieważ biegi, które wymieniłaś, a jest ich jeszcze bardzo, bardzo wiele, mają charakter charytatywny. Ja wszystko, co robię, dedykuję osobom, które nie mają tyle szczęścia, co ja, bo przesunięcie mojego płuca, czy gumy nowotworowe, czy zmagania z chorobą, to jest czasami nic przy tym, co ludzie przeżywają, jak wiele potrzebują pomocy, wsparcia, a czasami tego, co najważniejsze, czyli dania nadziei, czegoś zupełnie niewierzalnego. Jestem z wami i bardzo, to jest dla mnie zaszczyt, bo takie biegi organizowane przez małe społeczności niosą w sobie bardzo dużo pozytywnej energii. Są zawsze wyjątkowe, to wiem, to jest pewne, że będziemy uczestniczyć w wyjątkowej imprezie. Dziękuję Ci bardzo w imieniu Fundacji Pacjentów Domowego Hospicjum w Nowej Woli. No już odpowiedziałeś właściwie na moje kolejne pytanie trochę. Miało ono tak, że to właściwie nie przypadek, tak, że wspierasz właśnie nasze hospicjum w tym maratonie, bo jak wspomniałeś, dokonujesz wielkich rzeczy, ale nie jest to też do końca dla Ciebie łatwe i proste, ponieważ zmagasz się od dobrych chyba 20 lat z chorobą nowotworową, tak? Ja bym tego nie nazwał zmaganiem, bo z perspektywy czasu okazuje się, że to był wielki dar od tego mojego najukochańszego sponsora, ja tylko na górze, ja go nazywam przykornie wielkim macą, bo kiedy miałem 16 lat, zaatakował pierwszy raz nowotwór, wtedy pewnie sobie nie zdawałem sprawy, co mnie czeka. Później po paru latach był przerzut na płuca, a później nóż gdzieś na głowie. To są cudowne, onkologiczne, różowe okulary. Mój lekarz nazywa to onkologicznym ADHD. To jest coś takiego, co powoduje, że doba ma za mało godzin, uśmiechów ludzkich jest zawsze za mało, przyjaciół, których spotyka na swojej drodze, też jest za mało. Człowiek, budząc się każdego dnia rankiem, chce się po prostu nachapać tego życia, tego ogromnego daru, każdej sekundy, która jest podarowana. No właśnie, czyli mówisz, że ta motywacja i determinacja właśnie pochodzi stąd? Ja podkreślam to, że Piotra takiego, jakim jestem, z boku wydaje się to, że człowiek Iron Man, pierwszy człowiek ze spłuca, który skończył zabójcze zawody triatlonowe, czy zdobył Aconcagua, najwyższy szczyt obu Ameryk z niewidomym przyjacielem. To jest tak, że nie byłoby tego Piotra bez ludzi, których spotykam na swojej drodze. Wy macie u siebie wyjątkowego człowieka, z którym spotkanie bardzo wiele dla mnie znaczy w życiu, a mianowicie doktora Pawła Grabowskiego, który jest dla mnie wyznacznikiem wzoru postępowania etycznego, człowieka otwartego na innych, kogoś, kto daje siebie innym i jest mi to jedna z najbliższych osób, jakie dane mi było spotkać na mojej drodze i to taka perełka, pasjonat, niesamowity człowiek. Myślę, że to jest też ukłon w kierunku Pawła i tego, co robi i dla swoich podopiecznych, całej społeczności na Podlasia. Dziękuję Ci w imieniu naszego prezesa, którego też tu cenimy i cieszymy się, że właśnie zawitał do nas i to właśnie w naszej okolicy czyni dobre rzeczy. I jeszcze zapytam Cię o najbliższe plany. Najbliższy plan to jest 11 sierpnia uczestniczę w triatlonie w Gdyni, gdzie dla niepełnosprawnego 13-latka, dla Michałka Jurusia, próbuję pozyskać tablet, ponieważ dziecko jest z porażeniem czterokończynowym, nie mówi. Jest takie urządzenie, które sterowane gałkami ocznymi pozwalałoby mu nawiązać kontakt z rówieśnikami. Znalazłem sponsora, który za każdy przepłynięty, przejechany na rowerze i przebiegnięty kilometr płaci określoną kwotę za każdy metr. No i myślę, że podobnie jak po tym, jak pomogłem mojej podopiecznej Oli wstać i kupić ortoprotezy, właśnie dedykując jej swój wysiłek, tak samo uda się to w Gdyni, bo nie ukrywam, że dobroć ludzka jest dla mnie nieprawdopodobnym zdarzeniem i czymś najbardziej ujmującym jest, kiedy otrzymuje dziewczynka czy pełnosprawna płaty od osób, które chcą pozostać anonimowe, a takich jest najwięcej.
wizyta na Podlasiu myślę, że jest kontynuacją tego, co chciałbym zaszczepić w ludziach, żeby tworzyć rodzaj konfederacji dobroci, bo póki co w dzisiejszej rzeczywistości otacza nas ale konfederacja byle jakości, często zawiści, a myślę, że każdy z nas, czy każdy z ludzi, który chce dawać siebie innym, jest taką perełką w tych ciężkich, mrocznych czasach, które teraz są. Takie mam odczucia i tak czuję. Dziękuję Piotrze, dziękuję, że mogłam z Tobą porozmawiać, dziękuję, że będziesz z nami 7 września, zapraszamy, pokażemy Ci Podlasie, dziękujemy, że inspirujesz ludzi i że, no i że Twój bieg też będzie tutaj inspiracją dla wielu innych. Chciałbym zaprosić wszystkich tych, którzy się wahają, że nie dadzą rady, czy nie dobiegną. Tak naprawdę udział każdego z Was jest symboliczny. To jest prawda, która zawsze mi towarzyszy przez wszystkie trudne dni, że dobro dane wraca z podwójną siłą. I każdy taki gest jest dwukrotnie na dwójnasób wartościowy, szczególnie jeżeli ktoś się zmaga ze swoimi problemami, ze swoimi przypadłościami. I dla mnie każdy ma swoje Kilimandżaro. Dla Was będzie takim swoim malutkim Kilimandżaro, niech będzie ten bieg pod Podlasiu. Dobędźcie tę górę.